Cześć kochani, witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mówię w liczbie mnogiej, bo mam tutaj osobki z Twitcha i TikToka, które również się z wami witają, ponieważ losowanko odbyło się na live. Jak coś, tutaj macie wszystkie moje social media, między innymi też Twitcha. No i cóż, będę losowała na Fushuan, jak widzicie mam mega, mega dużo losów, bo koniec końców 109. Także trzymamy mocno kciuki, zostawiamy pod odcinkiem, zostawiamy suby i obserwacje. No i nie przedłużam, zaczynamy! Jeśli chodzi o moją historię, w chwili obecnej, ile mam losów? Okej, trochę mam więcej niż sądziłam, jakby myślałam, że nie mam nic. Mamy w zasadzie 5 razy 5, 25, 26 losów. No to to jest not bad, not bad. Jakby 26 pity, gdzie ja mam 109 losów, to takie, czekajcie, 90 minus 26, 64, czyli 109 minus 64. Czyli muszę albo wygrać 50 na 50, albo do 45 losowania koniec końców zdobyć Fush One. Ja nie ukrywam, że wolałabym wygrać 50 na 50, ponieważ mamy zwiększoną szansę na to, żeby dostać jej broń. Sami twórcy gry o tym na live koniec końców mówili, że właśnie po to będą zwiększone szanse, że będzie łatwiej wylosować. Więc osobiście wolałabym wygrać, no ale cóż, się okaże. Także trzymajcie mocno kciuki, no i cóż. Chodź do mamusi! No, byłoby za cudownie, jakby to było pierwsze 10, nie ukrywajmy! Nie ukrywajmy! Ale tak, jestem ciekawa, co dostaniemy. Links nie mam, ogólnie pele chętnie przegarnę. Chciałam właśnie powiedzieć, że huk nie chcę, jakby huk bye bye. Za to był nie przepadam, no ale no nic. Będziemy mieli najwyżej do waluty, do losowań. Jakby nie ma tragedii i nie ma szału, ale to jest pierwszy raz 10, więc jakby dalej mamy szansę. Trzymamy mocno kciuki, pamiętajcie, że jeśli chcecie losować, to zgłaszajcie się, koniecznie piszcie na czacie w tej sprawie i nie opuszczajcie live'a. No i cóż. Fuuu. A Zaku, mam nadzieję, że Fush One do mnie przyjdzie, jakby za każdym razem będzie fuuu, fuuu, come on. Naprawdę, mam taką nadzieję. Yukong! Do Yukong przygarnę chętnie Idolona. Miau, tak się wam miau. Wow! Wow, będzie... Jak będzie Fush One, pele mam, super! Jakby... Muszę przyznać, to jest śliczne razy 10, jakby... Takich tylko więcej przegarniać, no. Kolejne razy 10 i... Jakby wydaje mi się, że to nie było tęczowe, ale jednocześnie przez przypadek miałam... Przez chwilę miałam wrażenie, że była tęcza, więc się pogubiłam. Nie, nie było, dobra. Także już 30 losów wydane, można tak powiedzieć. Come on, kochani, udostępniamy live'a, żeby zrobiła nas się więcej. Only Science Remains. To jest bardzo dobra broń właśnie dla DPS-ów, jeśli nie posiadacie żadnej innej z The Hunta. I... Płakam, płakam, niech to będzie wołał, płakam! Płakam, Fushuan, płakam, przyjdź do mnie, proszę. Proszę, niech to będzie wołał, płakam, 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 płakam. I nie wiemy, i ja się teraz stresuję, tak jak o tak klikam, słuchajcie, myszkę, żeby nie puścić kciuka. Takie, fu, proszę, proszę przyjdź do mnie, fu. Okej, Pela, przez chwilę się bałam, że przegrałam. Błagam, fu, przyjdź do mnie, błagam cię. Błagam.
normalnie, słuchajcie, jakbym miała największe szczęście po prostu na całym świecie w chwili obecnej. Oh my god! Takie, czekajcie. Miałam 64 PT, czyli w zasadzie 64 plus no te 40, to w sumie przeszła na gwarancie. Czy chwilę przed? Co się synonie? Czekajcie, pokiczkałam się, po ilu ona lasach przyszła. Czy to jest aktualizowane na bieżąco? Byłoby super. Nie jest aktualizowane na bieżąco. Okej. Ile miałam? 26 losów. A dobra, miałam 26 losów, wydałam 40, czyli przeszła na 66. To w sumie całkiem szybko. Mamy 69. Przepraszam, cieszę się jak małe dziecko, jeszcze takie teksty wale, ale tak, mamy 69 losów na broń. Zobaczmy, czy jest jakaś tutaj historia. Okej, okay, więc w teorii jakby mam 50 na 50, mam drugie czy tam trzecie PG, jakby... Ale still, zwiększona jest szansa, więc mam nadzieję, że się uda. Także, kochani, trzymamy wszyscy mocno kciuki. Jakby, no wiadomo, na banerze broni nie ma aż takiej mocnej ekscytacji, ale mi, słuchajcie, serducho wali jak szalone. Mam nadzieję, że wam również, mam nadzieję, że przyjemnie się ogląda. No i cóż. Under the Blue Sky? W ogóle nie kojarzę tej broni. Jakby wydaje mi się, że gdzieś ją widziałam, ale nie kojarzę, co ona robi, aż sobie zerknę. A, taki crit rate? Ej, no to nice! A to nie jest jedna z nowych broni, tak jak teraz patrzę po designie? Dziękuję bardzo za różyczki, kochani! Rzucamy, bo wszystko na odcinku będzie! Jeśli chcecie, pamiętajcie, że możecie losować na live, możecie udostępnić swój koniec końców na Discordzie ekran, czy tam aplikację gry. Także jeśli chcecie zalosować na live, to koniecznie zgłaszajcie się. Wszystko później pójdzie do odcinka na YouTube. O, też spoczko. Jakby jest to zawsze jakaś alternatywa w razie W, choć nie ukrywam, no wolałabym zdawać broń do full, bo jednak jest jedyna w swoim rodzaju. No nie, jeszcze nie, ale jakby jeszcze szansę mamy. Dziękuję, Wojang! come on, kochani, staramy się, robimy co możemy, rzucamy jakieś, nie wiem, skrzynki, portale. Jeśli w ogóle coś takiego rzuciliście mi i nie wyskoczyło, to dajcie mi znać. Ale tak, udostępniamy live'a i co nie tylko... W sumie jestem zadowolona, bo jakby ta broń dzięki temu będzie jeszcze bardziej zwiększała kryta... What? Takie, jeśli będę miała jakąś postać kiedyś, z której będę korzystała i założę jej tą broń, to jakby super szczęśliwa postać i bardzo dużo będzie dawać. Ogólnie czuję się tak naprawdę mega szczęściarą, bo nie dość, że wygrałam 50 na 50, to miałam już drugi raz jakby dwie czterogwiazdkowe rzeczy, o ile nie trzeci. Właśnie w razy 10, więc jakby myślę, że bardzo, bardzo pięknie. No i cóż, come on. Nie wyszło, ale still, jakby szansa jeszcze jest. Więc na spokojnie. Ok, dziękuję ci bardzo za GG, natomiast jakby różyczki mają szansę przedłużyć live, mamy na to ustawiony cel, bo dzisiaj mamy przedłużany, nie widać tylko, bo jest losowanie, także jak coś, to rzucajcie różyczki. Perfect timing, jakby myślę, że spoko broń, w chwili obecnej nie bardzo mam na kogo użyć, ale styl, jakby myślę, że spoko. Dziękuję bardzo za różyczki. I witam każdego, kto przyszedł i się przywitał lub się nawet i nie przywitał. Come on, proszę! Jakby cały czas mam taką, wiecie, nadzieję, że może tu też się poszczęści. Byłoby super, nie ukrywam, więc jakby...
Gro, bardzo proszę. Bardzo proszę. Pokochaj mnie na tyle, by mi to dać tym razem. W ogóle jakoś dziwnie, jakby po kilkukrotnie mi się bronie pod rząd trafiają i to tak dziwny efekt daje. Anyway, jakby kolejne 2-4-gwiazdkowe w jednym losie, takie... Czy ja nie wiem, dzisiaj wygrałam jakiś los na loterii pod względem losowań w grze i o tym nie wiem? Come on, błagam, to jest ten moment, gdzie powinna być broń, gdzie musi być broń, jakby mam na to głębokie nadzieje, bo inaczej kiepsko będzie. Nie ma. Tak, zróbmy łyczka. Zróbmy łyczka. Nawet Shiramowi, no co wy, no co wy? Jak tak można? Co chwila dostajecie Under the Blue Sky. Jakby, o dziwo, powiem wam szczerze, jakby jestem zaskoczona, ale jednocześnie zadowolona z tego. Jakby naprawdę, mam nadzieję, że z tej ścieżki znajdę jakąś właśnie koniec końców postać, na którą będę chciała losować. No tutaj mamy w teorii 13 losów, nie ukrywam, że wolałabym ich nie wykorzystywać, więc jakby dałam tylko, żebyśmy mieli razy 10. Więc błagam. Siwa, co ty rozrabiasz, co? Chodź! Chodź! No, chodź. Opa! Opa! Razem z Siwą, tak? Prosimy, prosimy po broń. Trzymamy kciuki, plusie. Nie wyszło, nie wyszło, Siwa. Powiem wam tak, że no kusi mnie wykorzystać te ostatnie losy, bo jakby wydaje mi się, że zbliżamy się do tak zwanego soft pity. Więc jakby zrobię to, ale nie ukrywam, że jeśli nie dostanę, to będzie mocny i duży ból dupki, że tak to ujmę. Więc jakby idziemy w te exchange. Na razie razy 10 zróbmy. Siwa, ale teraz trzymasz za mną kciuki, dobra? Trzymamy kciuki? Zobacz, Siwa! To dzięki temu zatrzymałaś kciuki, tak? Tak! Dzięki tobie! Dziękuję za różyczki! Błagam, niech to będzie broń do niej! Tak! Boże, słuchajcie, ja dzisiaj jakiś los na loterii po prostu wygrałam, ja po prostu dzisiaj jestem największą szczęściarą ever, zdobyłam postać, zdobyłam broń, to już chyba mam na jakiś refinement 5 czy coś w tym stylu, jakby na ulepszenie 5, broń nową, gdzie ona daje w ogóle kryta jeszcze dodatkowo, więc jakby jest kozacka, takie... Co się dzieje? I jeszcze tyle osób na live, Boże, jakby dziękuję każdemu, kto oglądał, dziękuję, nie wiem, wszechświatowi, że się udało, no i nie ukrywam, że mam przeogromną nadzieję, że jeśli jeszcze nie obserwujecie lub nie subujecie, to, że to koniec końców zrobicie, ponieważ ja wszystkie losy wykorzystałam na rzeczy, które chcę, jakby już zostawię te dwa z tego exchange, bo to się może kiedyś tam w przyszłości przydać. Nie ukrywam, czuję się jakbym po prostu wygrała jakieś losy na loterii, jakby to był mój szczęśliwy dzień. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się zarówno i Fushuan i jej broń po prostu zdobyć. Czuję się jakby takie moje mini marzenie w grze się spełniło. I tak. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostaw kciuka w górę. Zostaw również subika, jeśli jeszcze tego nie robisz. Czy obserwacje tutaj na tych platformach. No i cóż, dajcie mi znać, czy chcecie poradnik do Fushuan. Do zobaczenia. Pa, pa!